Siema wszystkim. Właśnie wywalili mnie z hotelu. Zostaję tu do jutra, w tej miejscowości. No i mam teraz lekki problem. Rano powiedzieli mi, że mam się zbierać, bo już nie ma miejsca dla mnie. A oczywiście pomyliły mi się daty. Myślałem, że, że dzisiaj jadę już do Wientań, na lotnisko. A jadę jutro. Znaczy, wiedziałem, że w czwartek, ale coś mi się pomyliło przy rezerwacji. I aktualnie jestem bezdomny. Znaczy nie bezdomny, bez hotelu. Zapraszam na odcinek. To mój nowy hostel, z tamtego mnie wywalili. Znaczy to całkiem przyjemnie i 15 zł kosztuje. Z tego co widzę, 8 dolarów jak ja tam dałem, to dałem bardzo dużo. Tutaj jest 15 zł ze śniadaniem oczywiście. Idę teraz wynająć skuter i jadę jeszcze pozwiedzać, bo to mój ostatni dzień. Jak ktoś z was przyjeżdża do Van Vien, to nie opłaca się w sumie rezerwować wcześniej, bo tu wysadzą was w centrum miasta i tu można dużo tanich hosteli znaleźć. Jeżeli oczywiście ktoś podróżuje sam, no jeżeli podróżujecie w dwójkę, para albo coś, no to lepiej zawsze zarezerwować ten pokój, bo nigdy nie wiadomo. Ale z hostelami raczej nie ma problemu. No. Dzisiejszy dzień miałem zacząć od siłowni, ale że to jest mój ostatni dzień, to stwierdziłem, że tylko idę na kawkę i później ruszam jeszcze na zwiedzanie tego, czego nie widziałem. No praktycznie widziałem wszystko, ale jeszcze są takie miejsca, które wam chcę pokazać. No i bardzo żałuję, że jutro już wyjeżdżam. Super miejsce, jeszcze z tydzień bym tu został. Bo jest naprawdę co robić. I szczególnie jeszcze raz bym popłynął na imprezę na oponach. Wczoraj rozmawiałem z jednym chłopakiem, to mówi, że już 3 razy był. 3 dni pod rząd. No i wcale mu się nie dziwię. Bo było tak super, że też bym jeszcze raz popłynął. Muszę wam coś opowiedzieć. Jaką miałem przed chwilą sytuację. Idę sobie wzdłuż drogi. Przechodzi przez gościu, przez drogę gościu przechodzi. Ubrany na hipisa. I podchodzi do mnie. Siema, mam problem. A ja mówię, jaki problem? On mówi, a skąd jesteś? Ja mówię, że I'm from Polish. On mówi, oh, you are from Polish. Yeah, me too, I'm from Polish. Ja mówię, nie Polish, tylko Polish. On mówi, a, jesteś z Rosji? Ja mówię, nie z Rosji, tylko z Polski. On mówi tak, bo zgubiłem motor, potrzebuję twojej pomocy, wczoraj się upiłem. Ja mówię, jakiej pomocy? I tak się popatrzył na mnie i mówi, dobra, miłego dnia. I poszedł sobie. Mam lekkie podejrzenie, że w coś mnie chciał wrobić. I tak to wyglądało. Czytałem na internecie różne blogi osób, które tu zostały wrobione w różne rzeczy, że policja ich zawijała na komisariat i tak dalej. Aha, jeszcze wspomniał, że tam jest niedaleko komisariat, że sobie w sumie tam pójdzie. I że zostawali zatrzymywani. No i dostawali po prostu mandaty, na przykład gdzieś ich wkręcili w coś, że palili gdzieś trawę. Jeden gościu pisał, że papierosa palił. Stwierdzili, że to była trawa. Na komisariat go zawinęli, gdzie było już 10 innych osób. I powiedzieli, że albo płaci 600 dolarów, albo na 1,5 roku do więzienia. No i teraz ta sytuacja dała mi bardzo do myślenia. O co chodziło temu gościowi? I co on ode mnie chciał? Dziwna sprawa. Jest to mój prawie ostatni odcinek z Laos, dlatego chciałbym wam jeszcze przypomnieć o czymś, co było parę odcinków temu, czyli o zbiórce pieniędzy dla małego chłopczyka, który choruje na bardzo ciężką chorobę. Jest to synek mojej koleżanki. Powiedziałem, że bardzo mu w tym pomogę, żeby się uzbierała ta kwota, żeby się na zbiórce uzbierały się te pieniądze, które potrzebują na rehabilitację dla tego chłopca, na leczenie, na badania i tak dalej. Wiadomo, warto pomagać. Pamiętajcie, jeżeli ktoś z was jest w stanie, niech wpłaci jakieś pieniądze na zrzutkę. Was to nie zbawi, a temu chłopczykowi naprawdę pomoże. Zbiórka zaczęła się, nie wiem, czy 10 dni temu, czy jakoś tak. Uzbierała się 1/4 kwoty. Wiem, że bardzo dużo osób ode mnie z kanału wpłaciło te pieniądze, dlatego bardzo wam za to dziękuję. Jeśli ktoś jeszcze jest w stanie wpłacić i pomóc temu chłopcu, dziękuję bardzo.
Właśnie jestem w wypożyczalni skuterów. Muszę wam powiedzieć, jak to wygląda z wypożyczeniem. Ceny są różne, od 40 do 60 tysięcy kipów, czyli to jest mniej więcej 20-30 zł, trochę mniej to jest. W hotelu płaciłem po 30, przyszedłem do wypożyczalni, jest po 20. Także jeżeli tu będziecie, nie bierzcie z hoteli, bo się nie opłaca. Dużo lepiej przyjść do wypożyczalni, wypożyczyć. I tutaj nie wynajmują na 24 godziny, tylko po prostu na cały dzień. Wieczorem musicie go oddawać. Chyba że chcecie na cały dzień i noc, to jest inaczej. Ale tak naprawdę w nocy wam to nie jest do niczego potrzebne. Jeśli ktoś z was jest nowy na moim kanale, nie zna historii tego mostu, no to niech wróci do odcinka z Laos, jak zjadłem sobie pizzę. I co ja tutaj przeżyłem na tym moście? Normalnie to była bajka. Ten most to będzie wspomnienie mojego wyjazdu do Laos. O, popatrzcie, jaka fajna miejscowa. Z jednej strony macie widok z bungalowa na rzekę i tutaj super restauracja też, a z drugiej strony na piękne góry. Kozak miejscowa. Dobra, jadę dalej. Fajny mościk. Dobrze, że to na nim nie miałem mojej fazy grzybowej, bo tutaj też by była miazga. Tego by już nie rozkorkowali. Woda w tej rzece jest bardzo czysta. Fajnie, fajnie. Tak właśnie wygląda bardzo dużo dróg w Laosie. Także jak ktoś tu przyjedzie, żeby nie był zdziwiony. Są to po prostu utwardzone drogi. Ważne, że są w ogóle, no. Ale to tutaj normalna rzecz. A najgorsze jest to, jak się dymi. Inaczej nie dymi, tylko kurzy takie coś. Później człowiek jest cały brudny z kurzu. Ale ma to swój klimat też. Patrzcie co teraz. Jak tu jechać? Pięknie jest. Ale to do oczu wpada. Miazga. A nie mam okularów żadnych. Zatrzymałem się na coś do picia. Jestem tak cały zakurzony od tej drogi, że miazga. Jadę tak dopiero, nie wiem, z 6 km, ale już na szczęście niedaleko do miejsca, do którego jadę. Zobaczycie za chwilę. Ale nie fajnie się jedzie na motorze tutaj. Znaczy fajnie jak fajnie, no. Słabo, że się tak kurzy wszystko. A dużo dróg tak wygląda tutaj. Przyjechałem właśnie do Blue Lagoon numer 2. Jeszcze później pojadę do 3, bo chcę wam pokazać, która jest najlepsza. W sumie jest tutaj 7, ale te 3 pierwsze są takie najbardziej znane. Tutaj jest pięknie. I tutaj jest woda tak czysta, że na pewno się pójdę kąpać. Bo przed chwilą przypływała tutaj dziewczyna koło mnie. To normalnie było widać jej stopy, także woda jest naprawdę bardzo czyściutka. No i co, wbijam. Skacz, skacz. Pięknie. Ta woda ma normalnie bajeczny kolor.
i wejście tutaj jest praktycznie za darmo. Trzeba za wjazd, nie za wjazd, za parking zapłacić 5 zł niecałe. Czy to jest za wjazd? Nie wiem. No ale mega tanio. I można się fajnie bawić cały dzień. Tyle trzeba tutaj pewnie kupować napoje. Chociaż nie sprawdzali nigdzie, można pewnie też swoje przynieść. Bo nigdzie nikt nie sprawdza. Nie wiem, na czym oni zarabiają. Ale fajnie, ale ktoś walnął. Ale fajne miejsce. No i tak jadę już, nie wiem, 10 km może. Jadę teraz na Blue Lagoon 3. No i cały czas tak wygląda, jak wygląda, no. O, uwaga, bo dziury. Wszędzie taka wieś. I no tak wygląda większość Wietnamu, znaczy nie Wietnamu, tylko Laosu. Myślę, że jak na razie to jest taki najmniej rozwinięty kraj, w jakich byłem dotychczas. Ogólnie jakbym tu przyjechał jeszcze w innym terminie, jak będą pola ryżowe, bo teraz wszystko już jest skoszone. I niestety się trochę spóźniłem, ale musi być to wtedy znakomity efekt. No ale niestety. Nie tym razem, ale na pewno jeszcze tu wrócę. 100%. Patrzcie, jaka willa na wsi. Ciekawe, czym się właściciel zajmuje. O tej godzinie jest tutaj idealnie. Jest świetny golden hour. Dużo łódek, latają balony. No i most. Ale nowy. Z tego jest lepszy widok. Ale dobrze, że tu wtedy nie trafiłem, bo tamten był bezpieczniejszy. Zdecydowanie. Dobra, kończę ten dzień. Znaczy jeszcze nie całkiem, bo jeszcze dużo się będzie później działo, ale o tym nakręcę osobny odcinek. Dzięki, do zobaczenia w następnym. Piona. Aha, pamiętajcie o zrzutce, na dole będzie link. I co? No i komentarze, jeśli można. Dzięki wielkie, na razie.